Jest piątek, 7 września. Rozpoczynając dzisiejsze rozważanie, wyobraź sobie małe dziecko. Obok stoi jego ojciec. Dziecko pyta o sprawy, których nie rozumie. Spójrz, jak ojciec cierpliwie mu wszystko tłumaczy. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy i w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Różni ludzie przyglądali się Jezusowi. Wśród nich były także osoby bardzo pobożne, poważnie traktujące praktyki religijne. Patrząc na Chrystusa i Jego uczniów, zauważyli coś, czego nie rozumieli, co odróżniało ich od innych grup. Chcieli to zrozumieć, dlatego przyszli do Jezusa i zapytali, dlaczego właśnie tak postępuje. Jak reagujesz, gdy nie potrafisz zrozumieć motywów zachowania innych osób?
Jezus, czując szczerość zadawanych pytań, odpowiada dokładnie i obrazowo. Traktuje ich z szacunkiem. Chce, by go zrozumieli. Wyjaśnia prawdę najprościej, jak może. Pewnie czasem także i ciebie różni ludzie pytają o motywy twoich zachowań. Jak wtedy reagujesz? Czy masz cierpliwość, by im odpowiedzieć? Chcesz, by cię zrozumieli? Czy też zbywasz ich półsłówkami? W pytaniu faryzeuszów postawa Jezusa została porównana z zachowaniem innych ludzi. Chrystus odpowiadając, nie mówi, że jego zachowanie jest najlepsze, a inni się mylą. Wskazuje raczej na coś innego. Wiele rzeczy zależy od czasu i ludzi. Zastanów się. Czy pozwalasz innym ludziom być sobą? Postępować według ich najlepszego rozeznania? A może wolisz narzucać i osądzać? Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, i wtedy i w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Na koniec porozmawiaj z Panem Jezusem o sytuacjach, w których trudno było ci zrozumieć innych. Możesz poprosić także o większą cierpliwość i wyrozumiałość wobec innych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.